Cześć, dzień dobry z tej strony GorillaSpel. Ja zapraszam Was tutaj na obiecany odcinek z Elitarnych Jednostek. Ja na wstępie chciałem bardzo pozdrowić Sojusz PSP. Bo bardzo Wam słuchajcie, chłopaki i dziewczyny. Yy, dziękuję za wspólną grę oraz za yy, to, że. Mimo różnic w wielu poglądach i w wielu kwestiach, dalej chcecie ze mną grać, dlatego dlatego bardzo Wam dziękuję i serdecznie pozdrawiam Sojusz PSP, bardzo fajny sojusz. Polecam serdecznie dołączać chłopaki i dziewczyny. Tutaj nie mają, że tak powiem, brzydko kołka w pupie, dlatego jest to idealny sojusz. Tak do pośmieszkowania, tak do poznania nowych ludzi i tak do pogrania. Jak widzicie, bardzo fajnie się z nimi grało tutaj w tej rundzie, dlatego serdecznie na wstępie chciałem pozdrowić tutaj Sojusz PSP. Pozdrawiam was. Oraz chciałem tutaj jak zwykle wrócić tutaj, powiem szczerze, do jednostek elitarnych, sezonowych, prawda? Ponieważ w dzisiejszym odcinku... Mieliśmy tutaj yy, mieliśmy tutaj yy, okazję po, porozmawiać na temat elitarnych czołgów podstawowych na temat elitarnych szturmowców, na temat elitarnych okrętów podwodnych o, oraz na temat elitarnego działa szynowego. W dzisiejszym odcinku yy, porozmawiamy sobie nad elitarnymi bombowcami elitarnymi yy, tutaj takimi jakby dronami. Y, Lancet, czyli elitarnymi, y, tutaj kolejnymi dronami, takimi mniejszymi do zwalczania y, ciężko opancerzonych jednostek. Po, porozmawiamy o elitarnych samolotach bojowych i porozmawiamy sobie o elitarnej y, fregacie. Więc zaczynamy odcinek od y, Tupolewa TU-160. Ja sobie gram zazwyczaj rosyjską doktryną. Ponieważ to jest doktryna, która, jakby to powiedzieć, przemawia, przemawia do mojego stylu gry, prawda? Jest to taka doktryna umiarkowana, prawda? Dlatego to jest doktryna bardziej do mojego stylu gry i, tak jak powiedziałem, my sobie w tym odcinku omówimy tu polewa, tu 160, czyli elitarny bombowiec. Otóż zaczniemy od tego, że aby odblokować w ogóle ten elitarny bombowiec, to musicie w mieście mieć bazę lotniczą poziomu trzeciego, tajne laboratorium poziomu pierwszego, przemysł zbrojeniowy poziomu pierwszego i badania tu pole w tu 160 poziomu pierwszego. Czyli reasumując, słuchajcie, tak jak tutaj miałem, tak jak opowiadałem wam, że tutaj sobie w tym porcie yy, produkowałem... Elitarne łodzie podwodne, tak jak widzicie, mam tajne laboratorium badawcze. Mam bazę marynarki na wysokim poziomie. Biuro werbunkowe, przemysł zbrojeniowy. I to są wymagane rzeczy do tego typu? Tak, do elitarnego bombowca, słuchajcie, potrzebujemy tak. Bazy lotniczej poziomu trzeciego, czyli coś w tym stylu. W tym samym mieście musicie mieć tajne laboratorium badawcze oraz przemysł zbrojeniowy poziomu pierwszego, prawda? Czyli to, co sobie nie zdążyłem zbudować. Tutaj, jak widzicie, w Teheranie już budowałem przemysł zbrojeniowy poziomu drugiego, ale nie zdążyłem. Ale to nie zmienia faktu, że miałem ten przemysł zbrojeniowy poziomu pierwszego, co, co sprawiało, że mogłem budować samoloty w tym mieście, prawda? Wracając do kolejnego wymagania, a mianowicie tutaj, tu polewa tu 160, czyli aby od odblokować ten elitarny bombowiec na poziomie pierwszym, to musicie przejść sobie w zakładkę jednostki opancerzone. Wejść sobie w ciężki bombowiec, odblokować, słuchajcie, yy, ciężki bombowiec tego poziomu dosłownie w dniu 28, czyli przedostatniego. Czyli będziecie mieć, jakby to powiedzieć, tu 160 White Swan, yy, czyli pierwszy poziom, słuchajcie, yy, tego bombowca, prawda? I dopiero jak odkryjecie sobie tego tu 160 White Swan, w moim przypadku. Yy, to dopiero wtedy odblokowuje się Wam na zielono elitarny bombowiec, yy, elitarny bombowiec poziomu pierwszego. I wtedy możecie sobie upgrade'ować, prawda? Do następnych tutaj upgrade'ów yy, będziemy potrzebować: yy, tak, bazy lotniczej poziomu czwartego, tajno, tajnego laboratorium yy, uzbrojenia poziomu pierwszego, przemysłu zbrojeniowego poziomu pierwszego i badania tu polewa tu 160 poziomu drugiego. Czyli yy, teraz, aby, abyście z tego poziomu pierwszego mogli sobie przejść na poziom drugi. Musicie sobie odblokować tego tu 160 White Swan yy, na ostatni poziom. Czyli musicie odblokować mu yy, uzbrojenie przeciwbunkrowe, i wtedy wam się na zielono pokaże ta ikonka. I wtedy będziecie mogli sobie upgrade'ować yy, ten bombowiec. Ja, ja w tym momencie gry już buduję. Na wszelki wypadek sobie bazę lotniczą na poziom piąty, więc dla mnie to jest nie problem. Dlatego mniej więcej na wszelki wypadek budujecie również bazę lotniczą na poziom 5, ale tak jak powiedziałem, to są jednostki endgame'owe. Tego nie, nie budujecie na początku. Ponieważ aby zbudować to, potrzebujecie dojść do dnia 28 i mieć możliwość odblokowania sobie tu 160, i dopiero po dniu 28 jesteście w stanie y, zacząć, jakby to powiedzieć, odkrywać elitarny bombowiec. Tutaj jest troszkę złe oznaczenie, ponieważ tutaj jest napisane, że y, w dniu 4 jesteście w stanie tutaj sobie już odblokować elitarny bombowiec. Nie. Wy dopiero jesteście w stanie to sobie odblokować y, w dniu. Powyżej 30, czyli to jest taki mid-game, to jest taka troszkę końcówka gry, kiedy wy już macie jakiś teren, zostają, zostaje paru przeciwników, prawda? I wtedy sobie odblokowujecie tego tu 160, prawda? I to wygląda tak, że zobaczymy sobie, jakie są. Tutaj wymagania na elitarny bombowiec ostatniego poziomu, czyli, tak jak powiedziałem, robimy sobie bazę lotniczą na poziom 5, Upgrade'ujemy sobie również tajne laboratorium uzbrojenie na poziom drugi. I yy, w badaniach tu polewa yy, tu 160 poziomu trzeciego. Czyli, tak jak powiedziałem, robimy sobie yy, tutaj na maksa tego tu polewa. I przy tym maksymalnym poziomie odblokowuje się nam w ogóle możliwość yy, w ogóle zbadania tego trzeciego poziomu elitarnego bombowca? I wtedy, słuchajcie, i wtedy jesteście, jest możliwość w ogóle odkrywania tego, prawda? Jakie są. Słuchajcie, teraz pogadamy o porównaniach statystyk. Jak wyglądają statystyki elitarnego bombowca oraz zwykłego Tu-160 z uzbrojeniem przeciwbunkrowym? Otóż Tu-160 White Swan, czyli biały łabędź, tak zwany, on aktualnie walczy na Ukrainie. Yy, on odpowiada za taka ciekawostka, przenoszenie pocisków manewrujących. On, jakby to powiedzieć, nie, nie angażuje się bezpośrednio w bombardowania. On po prostu z terenu, jakby to wam powiedzieć, yy, bezpiecznego, opanowanego przez sojusznicze siły, yy, wystrzeliwuje pocisk manewrujący, który latuje w przestrzeń wroga i atakuje wybrany cel. To jest taka yy, jakby to powiedzieć, ciekawostka, jeśli chodzi o tu 160 i aktualne użycie w życiu realnym tych maszyn, prawda? I teraz sobie słuchajcie, sprawdzimy, jakie są różnice między zwykłym Tu-160, White Swan, a elitarnym Tu-160. Po pierwsze, jak widzicie, bad wymagania, ponieważ y, ciężki bombowiec wymaga tylko bazy lotniczej poziomu 3, przemysłu zbrojeniowego poziomu 1 i badania y, przeciwbunkrowe poziomu 7, czyli ten nasz bombowiec y, jest już poziomu 7, wymaga tylko bazy lotniczej niczej trzeciego poziomu, więc praktycznie jesteście w stanie te bombowce robić. Od mniej więcej 10-20 dnia jesteście w stanie te bombowce praktycznie robić, prawda? Więc dlatego powiem szczerze, bardzo fajnie. Bardzo fajnie to wszystko to wszystko słuchajcie wygląda i teraz porównamy sobie statystyki. Otóż statystyki tego bombowca to jest tak: 13 do miękkich pojazdów i celów, 6 do twardych, 6 do y, zadawania okrętom, czyli można powiedzieć, że możecie używać tego, tego bombowca do atakowania okrętów, ale jest to niewskazane, szczerze mówiąc, ponieważ nigdy nie widziałem, żeby ktoś korzystał z ciężkiego bombowca do y, niszczenia okrętów. Ciężkie bombowce służą do tego, aby atakować miasta i cele cywilne. Czyli tutaj bardziej niszczymy, słuchajcie, budynki wroga. Do tego odpowiadają, do tego służą ciężkie bombowce. Nie używajcie ich do zwalczania innych jednostek, ponieważ one zadają bardzo mało DMG i od tego, od zadawania obrażeń jednostkom macie myśliwce uderzeniowe, prawda? Tutaj 9 do zadawania obrażeń budynkom i 5 do obrażowanych populacji, prawda? Yy, możliwość przenoszenia pocisków manewrujących do trzech sztuk, tak jak powiedziałem. Yy, yy, tutaj tutaj yy, duży duży obszar jest yy, widzę, tego radaru. Dlatego jest bardzo fajnie, kosztuje tylko 1750 komponentów i 1250 elektroniki, prawda? Więc powiem szczerze, bardzo fajnie. Yy, I zobaczymy sobie teraz statystyki elitarnego bombowca na poziomie trzecim. Otóż 13 do miękkich celów, 7 do twardych, prawda? 7 do, do okrętów, do zadawania tutaj Obrażeń okrętom 10 do zadawania obrażeń budynkom i 5 do zadawania obrażeń populacji. Baza, tak jak powiedziałem, baza lotnicza poziomu 5. Tajne laboratorium uzbrojenia poziomu 2. Przemysł zbrojeniowy poziomu 1. Badania tu po lewa, tu 160 poziomu 3. Czyli tak jak powiedziałem, ostatni level tego ciężkiego bombowca i 2275. Komponentów i 1875 elektroniki, więc praktycznie. Podwójne bardzo duże są wymagania, jeśli chodzi o elitarny bombowiec, więc myślę, że tutaj niewiele jest takich bombowców, albo są używane raczej przez graczy, którzy są szybko w stanie, jakby to powiedzieć, ogarnąć grę. Dlatego. Tak jak powiedziałem, jeżeli, jesteś, jeżeli, jeżeli wasza gospodarka jest w stanie osiągnąć ten i ogarnąć ten koszt y, wyprodukowania tego bobowca, to myślę, że to będzie dobra taka alternatywa, lecz y, kosztowna. Tak jak powiedziałem, każda elitarna jednostka jest w tej grze kosztowna. Dlatego y, tutaj musicie brać to pod uwagę, prawda? Bardzo duże są wymagania, jeśli chodzi o elitarny bombowiec, ponieważ pierw musicie zupgrade'ować zwykły. Więc tak czy tak musicie zrobić zwykły i zupgrade'ować go, jakby to powiedzieć, na najwyższy level. Więc nie, nie dość, że ponosicie koszty y, upgrade'owania tego bombowca i produkcji na najwyższe poziomy, to jeszcze musicie ponosić koszty dodatkowych badań. Więc tak jak powiedziałem, pierw przygotujemy sobie gospodarkę pod to, a potem to po prostu robimy. Więc to są takie, jak, jakby to wytłumaczyć, to są jednostki endgame'owe, prawda? To są jednostki endgame'owe i tutaj bardziej pod endgame tutaj już podchodzi, czyli taki koniec gry w wolnym tłumaczeniu, prawda? Yy, idziemy teraz do następnej jednostki, czyli marker yy, UGV MK1. Zobaczymy, jakie są wymagania. Yy, to tak, wymagania to jest badania markery ugv MK1 poziomu pierwszego i dodatkowo, słuchajcie, musicie zrobić jeszcze jedną rzecz. Ja sobie tutaj yy, przejdę do tego. Yy, już sobie, słuchajcie, sprawdzimy, gdzie to, co ja chcę jest, prawda. Tutaj widzę, że mam komandorów, yy, tutaj widzę, że mam rakiety. E, już sobie sprawdzę. E, czekajcie, e, tak jak powiedziałem, musicie sobie pierwszy upgrade'ować, e, zbudować 30 sztuk zaopatrzenia. A zaopatrzenie tutaj się ogarnia, już sprawdzimy. Słuchajcie, na no, spokojnie sobie, sobie tutaj sprawdzimy. Jak robić tutaj zaopatrzenie, już Wam mniej więcej pokażę. Tutaj mamy jednostki, tutaj mamy kapitanów. Jak widzicie, potrzebujecie aż 30 sztuk, wyprodukować pierw 30 sztuk sprzętu transportowego. Aby wyprodukować sprzęt transportowy 20 sztuk potrzebujecie tajnego laboratorium uzbrojenia poziomu pierwszego. Czyli robimy tak, że pierw sobie w mieście budujemy tajne laboratorium. A potem jak się nam, jakby to powiedzieć, zbuduje to tajne laboratorium to w przedziale jednostek jak produkujecie sobie jednostki Tutaj, tutaj wam się odblokuje słuchajcie, sprzęt transportowy, naciskacie start i on wymaga 500 zaopatrzenia, 450 komponentów, 20 rzadkich surowców, 250 paliwa i 1675 gotówki. Więc powiem szczerze, to jest coś, czego yy, nie doświadczyłem jeszcze na polu walki. Markera UGV MK1, elitarny UGV, i on ma tak: 7 do miękkich pojazdów, czyli i piechoty, i 2,5 do tutaj, do twardych pojazdów i czołgów. Dlatego myślę, że tutaj będziemy używać raczej tego elitarnego pojazdu do zwalczania piechoty. Moim zdaniem jest on dobry do zwalczania piechoty. Tutaj sobie zobaczymy. E, ostatnie wymagania i jego moc e, 50 e, e, tutaj transportowych skrzynek tak zwanych e, on ma siłę ataku 12 do miękkich pojazdów, czyli do, głównie do zwalczania piechoty, i 3 do obrażenia twardym pojazdem, czyli czołgom. Czyli, tak jak powiedziałem, aby sobie ob oblokować ten elitarny ugiewał, e, musicie sobie zbudować tajne laboratorium poziomu pierwszego. Wtedy prze, przechodzicie w mobilizację, przechodzicie sobie słuchajcie w sezon, wtedy wam się odblokowuje sprzęt transportowy, tutaj macie wymagania tego, naciskacie start i wtedy y, tutaj pokazuje wam się ilość, jaką macie sprzętu transportowego, prawda? I wtedy w tym mieście jesteście w stanie tutaj sobie. Yy, yy, zmobilizować ten pojazd, prawda? Czyli pierw, y, kupujemy ten sprzęt, robimy laboratorium i mobilizujemy normalnie ten pojazd jak każdą jednostkę, prawda? Jeżeli macie, tak jak powiedziałem, jakieś pytania, to postaram się na nie y, tutaj odpowiedzieć. Następne co y, będziemy sobie sprawdzać, elitarna amunicja krążąca. Czyli elitarna amunicja krążąca typu Lancet, również jest, powiem szczerze, używana na Ukrainie. Bardzo dobrze sprawia się w niszczeniu tutaj, tak lekkich jak i ciężkich pojazdów. Czyli tak samo czołgi są niszczone, tak samo jest dobra do zwalczania leopardów, challengerów czy nawet abramsów. I najfajniejsze w tej broni jest to, że jest tania i łatwo ją przenieść, prawda? Dlatego w tej grze wrócimy sobie na chwilę do tej gry. Zadaje bardzo duże DMG, słuchajcie, do każdego typu pojazdów. Mamy tak: obrażenie zadawane miękkim celom 15, obrażenie zadawane twardym celom 15. I teraz wymagania 10 skrzynek transportowych, czyli rutynowo robimy sobie, słuchajcie, w mieście tajne laboratorium. Jak się wam to tajne, tajne laboratorium zrobi? Wtedy sobie słuchajcie. Yy, wtedy sobie słuchajcie. Przechodzicie w sezon. Yy, kupujecie sobie sprzęt transportowy. Dodatkowo chcę powiedzieć, że aby wystrzelić te lancety, czyli drony, które są w stanie, jakby to powiedzieć, zwalczać każdego rodzaju cele, od czołgów po działa przeciwlotnicze, po MLRS, po lekkie pojazdy. To musicie pierw odkryć sobie, słuchajcie, Gwardię Narodową. Gwardia Narodowa poziomu, yy, powiem Wam szczerze, już sobie tutaj sprawdzę, yy, poziomu pierwszego jest w stanie wystrzeliwać te lancety. Czyli pierw odkrywamy sobie Gwardię Narodową, potem sobie, słuchajcie, yy, kupujemy tajne laboratorium, prawda? Yy, potem kupujemy sobie sprzęt transportowy i wtedy yy, ta Gwardia Narodowa może wystrzeliwać lancety. Czyli jak wy na przykład podjeżdżacie do tej Gwardii poziomu pierwszego czołgiem, Albo czołgami, to ja jestem po prostu w stanie, jeżeli mam odblokowane tą sezonową, jakby to powiedzieć, jednostkę, jestem w stanie wam ten czołg po prostu roz, roznieść na kawałki. Yy, mało osób z tego korzysta, ponieważ no, jest to dość nieczęsty gości na polu walki w tej grze. Ja się nie spotkałem jeszcze z kimś, by wystrzeliwał we mnie lancetami. Ale w którejś grze mam zamiar wypróbować gwardię narodową i lancety, dlatego również sobie produkuję gwardię narodową, by któregoś dnia sobie pokazać Wam, jak działają lancety, prawda? Czyli tak, słuchajcie, aby tutaj móc strzelać tymi lancetami, zobaczymy na najwyższym poziomie. Żeby móc strzelać tymi lancetami, robimy tak. Pierw, pierw szkolimy Gwardię Narodową, potem robimy tajne laboratorium, potem odkrywamy te lancety, a potem kupujemy ten sprzęt transportowy, aby, aby móc, jakby to powiedzieć, zwerbować te lancety, zbudować je, prawda? Wtedy nasza Gwardia Narodowa jest uzbrojona w te drony i ona wtedy jest w stanie naprawdę zadać dużo DMG e, ciężko opancerzonym pojazdom wroga. Ja Wam teraz pokażę, jak wygląda sytuacja z lancetami na najwyższym poziomie, słuchajcie. Otóż, e, zwykła gwardia na poziomie pierwszym jest w stanie zadać 20 DMG do e, miękkich pojazdów, czyli do piechoty. Oraz 45 do obrażeń zadawanym czołgom, wozom opancerzonym, bądź amfibią, prawda? Bądź innym pojazdom lądowym, prawda? Yy, tylko wymagane do tego jest aż 20 yy, skrzynek transportowych, prawda? Czyli, pierw, jeszcze raz, na spokojnie. Pierw kupujemy sobie, pierw odkrywamy Gwardię Narodową, to po pierwsze. Potem robimy laboratorium badawcze, Potem sobie odkrywamy lancety. Robimy, słuchajcie, kupujemy e, sprzęt transportowy, te 20 sztuk do 10, prawda? I używając Gwardii Narodowej e, niszczycie wrogi sprzęt. Rozumiecie? Jeżeli macie jakieś pytania co do lancetów e, albo innego sprzętu, który opisuję w tym odcinku. Powiedzcie mi, napiszcie mi w komentarzu, ja postaram się Wam, jakby to powiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego to były lancety, to jest bardzo śmiercionośna broń. Nie wiem, dlaczego nikt jej nie używa w tej grze, ale tak jak powiedziałem, to już nie moje zmartwienie. Następnym, co yy, będziemy tutaj omawiać, jest elitarny samolot yy, bojowy Su-25. Aby sobie odblokować ten Su-25 elitarny samolot bojowy, wpierw sobie przechodzicie w myśliwce, w zakładkę myśliwce. Przechodzicie do myśliwca uderzeniowego. Odkrywacie sobie pierwszy poziom myśliwca uderzeniowego, prawda? I dopiero potem przechodzicie w zakładkę jednostki sezonowe. Yy, odkrywacie, znaczy odpada się wam na zielono tutaj ta... Yy, tutaj yy, możliwość yy, odkrycia elitarnego samolotu bojowego, prawda? I wymagania są yy, mniej więcej takie same. To jest właśnie fajne, ponieważ ten samolot możecie używać od razu, praktycznie w pierwszych dniach, yy, kiedy zaczynacie grę. Yy, elitarny samolot bojowy SU-25 wymaga tak: bazy lotniczej poziomu drugiego, przemysłu zbrojeniowego poziomu pierwszego i badania SU-25. Koszty 800 komponentów, 825 elektroniki. Więc to jest naprawdę, szczególnie na początku, naprawdę śmiercionośna broń, prawda? Dodatkowo omówimy sobie, słuchajcie, yy, jego zastosowania. Siła ataku: yy, 8 do, 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 do miękkich celów, do zadawania obrażenia miękkim celom, i 9 do zwalczania czołgów, yy, Amfibii i ogólnie pojazdów, prawda? Ciężkich. Więc to jest fajna, fajny taki miks. Yy, powiem Wam szczerze, jak używać tego samolotu. Otóż tego samolotu można używać z, z miksem z yy, tak jak tutaj kolega na przykład. Patrzcie się. Myśliwiec przewagi powietrznej, dwie sztuki myśliwiec uderzeniowy, elitarny, prawda? I możecie sobie tak używać najbardziej yy, efektywnie tego samolotu. Dodatkowo porównamy sobie SU-25, jego statystyki ze zwykłym myśliwcem uderzeniowym poziomu pierwszego. Yy, po, Myśliwiec uderzeniowy SU-24 Fencer, yy, jego wymagania to jest baza lotnicza poziomu drugiego, przemysł zbrojeniowy poziomu pierwszego i yy, badanie SU-24. Koszty 950 komponentów i 900 elektroniki. Yy, jego siła ataku 4 do. Miękkich pojazdów i miękkich celów, yy, i cztery do twardych yy, tutaj, przepraszam, yy, celów, prawda? Czyli już yy, tutaj statystyki w tym przypadku są lepsze. I tutaj yy, powiem szczerze, szczególnie jak macie już zrobiony sezon, tak jak ja, yy, możecie sobie spróbować gry elitarnym samolotem bojowym. Jedyna jego wada, Jaka jest pomiędzy Su24 a Su25, to różnica w tym jest, że Su25 ma troszkę mniejszy zasięg. Czyli jego na poziomie pierwszym bardziej możecie używać jak helikopterów, prawda? Czyli mały zasięg, duże DMG, ale w zamian Su24 da Wam duży zasięg, ale małe DMG. Więc to już musicie, jakby to powiedzieć. Y, sami sobie y, ustalić, jak, y, jak będą wyglądały wasze siły zbrojne, siły lotnicze, prawda? I teraz przechodzimy do drugiego poziomu. Słuchajcie, aby sobie odblokować y, drugi poziom elitarnego samolotu bojowego, musicie w moim przypadku odblokować Su-27 Flankler, czyli czwarty poziom, słuchajcie. Myśliwca uderzeniowego i to Was będzie kosztowało tak baza lotnicza poziomu drugiego, i przemysł zbrojeniowy poziomu pierwszego. To się nic nie zmienia. Badania: 127 Flankler poziomu czwartego. Koszty: 1150 komponentów, 1000 elektroniki. W zamian dostajecie siłę ataku 6 do miękkich i 6 do twardych celów. Dodatkowo 4,5 do zadawania yy, stałopłatom. I e, 5 do zadawania śmigłowcom, prawda? Czyli takie są tutaj koszty 124. czyli pierw odkrywamy sobie 124, a potem przechodzimy w Jednostki sezonowe i sobie odkrywamy elitarny samolot poziomu drugiego, i zobaczymy, jak wygląda tutaj sytuacja z elitarnym samolotem poziomu drugiego. Otóż, wymaga bazy lotniczej poziomu drugiego, przemysłu zbrojeniowego poziomu pierwszego i badania SU-25 poziomu drugiego, prawda? Czyli tutaj się nic nie zmieniło, oprócz tego, że musicie upgradeować pierwszy, czwarty poziom samolotu uderzeniowego i wrócić, słuchajcie, do yy, tutaj, do sezonowych jednostek i odblokować sobie drugi poziom elitarnego samolotu bojowego. I tutaj sytuacja wygląda troszkę lepiej, ponieważ mamy 10 do miękkich celów i 11 do twardych. Czyli widzicie tutaj już yy, statystyki są lepsze, ale tutaj statystyki będziecie mieć za to gorsze do stało, stało, stało płatów. Do płatowców, przepraszam, czyli do samolotów, bo tutaj macie jeden do ataku i jeden do obrony i śmigłowców dwa do ataku i dwa do obrony, prawda? Tutaj macie lepsze statystyki do zadawania okrętom i możecie używać tego samolotu z lotniskowca. Zobaczymy sobie, słuchajcie, czy... Su-27 możemy używać na lotniskowcu. Tutaj nie możecie tego używać. Więc e, różnice są takie, że elitarny samolot jesteście w stanie używać razem z lotniskowcem, a tego samolotu na poziomie 4 nie jesteście, prawda? Czyli tak wygląda sytuacja z elitarnym e, samolotem bojowym, prawda? I teraz, słuchajcie... Przejdziemy sobie do yy, tutaj ostatniego, ostatniej jednostki elitarnej, a mianowicie do elitarnych fregat. Otóż, yy, aby odblokować elitarną fregatę poziomu pierwszego, musicie odblokować zwykłą fregatę poziomu pierwszego, prawda? I tutaj zaczniemy od zwykłej fregaty. Baza, wyma, zwykła fregata wymaga bazy marynarki poziomu drugiego, przemysłu zbrojeniowego poziomu pierwszego i badania pierwszego poziomu u okrętu fregaty. Koszty 2000 komponentów, 1100 elektroniki. Dodatkowo statystyki sobie omówimy. Siła ataku do miękkich to jest 2, do twardych to jest 1,5 do Zadawania obrażeń e, samolotom to jest 6, śmigłowcom 1. E, obrażenia zadawane pociskom to jest 2,5. E, zadawane obrażenia okrętom to jest 6. Dodatkowo tutaj jeszcze mamy obrażenia zadawane e, łodziom podwodnym e, to jest 3. Teraz zobaczymy sobie, jakie są statystyki. Słuchajcie, elitarnych fregat. Otóż, tak jak powiedziałem, aby odblokować elitarną fregatę, musicie pierw odblokować sobie zwykłą fregatę i dopiero wtedy yy, na zielono wam się pokazuje, że możecie zacząć badać elitarną fregatę, prawda? I tutaj, tutaj widzę, że koszty są chyba większe, ponieważ baza marynarki poziomu drugiego, czyli to się nic nie zmieniło, przemysł zbrojeniowy poziomu pierwszego, to się również nic nie zmieniło, badania okrętu klasy admirał Geszkow yy, poziomu pierwszego, koszty 2100 komponentów, 1150 elektroniki. Yyy, zadowane obrażenia. Słuchajcie. 1 yy, do miękkich celów, 1 do twardych, 5 do yy, płatowców, 3 do helikopterów, 2 do pocisków, 4 do okrętów i 5 do okrętów podwodnych. Więc omówimy sobie te statystyki, czyli mamy gorsze statystyki do zadawanych obrażeń jednostkom lądowym. Czyli na przykład, jak ostrzeliwujecie jakieś jednostki na lądzie, to tutaj niestety elitarne fregaty mają troszkę gorsze statystyki. Mają gorsze statystyki do zadawania obrażeń samolotom. Mają lepsze statystyki do zadawania tutaj obrażeń śmigłowcom, czyli jeżeli wróg posiada śmigłowce, to możecie sobie do staku y, dołączyć fregatę, prawda? Mają mniejsze statystyki do zwalczania pocisków manewrujących i pocisków balistycznych, mniejsze statystyki do obrażeń zadawanych okrętom, ale za to patrzcie się, mamy tutaj większe statystyki do y, obrażeń zadawanych okrętom podwodnym, prawda? I tak jak powiedziałem, tutaj jest taka sytuacja, że możecie tutaj zrobić to dopiero po odblokowaniu fregaty, czyli nie musicie robić sobie fregaty, tylko po prostu sobie odblokowujecie fregatę i dopiero wtedy odblokowujecie w badaniach elitarną fregatę i możecie sobie po prostu te elitarne fregaty budować, prawda? Zobaczymy, jak jest dalej. Zobaczymy, jak jest. Słuchajcie, dalej, i tutaj poziom drugi elitarnej fregaty już wymaga więcej. Patrzcie się, poziom drugi elitarnej fregaty wymaga bazy marynarki poziomu czwartego, czyli, waszą bazę marynarki z poziomu drugiego, musicie upgrade'ować na poziom czwarty. Przemysł zbrojeniowy poziomu drugiego, czyli tutaj, jak macie w mieście przemysł zbrojeniowy poziomu pierwszego, to musicie również zapłacić koszt modernizacji tego, prawda? Koszt tutaj jest oczywiście większy. Zwiększają się, widzę tutaj zadawane obrażenia. Słuchajcie samolotom. Zostają takie same obrażenia zadawane śmigłowcom. Zwiększają się tutaj obrażenia zadawane pociskom manewrującym. Zwiększają się tutaj obrażenia zadawane okrętom, czyli na przykład niszczycielom, czy krążownikom, czy korwetom. Oraz zwiększają się tutaj obrażenia zadawane okrętom podwodnym, prawda? Dodatkowo, patrzcie się, macie statystyki. Że ta fregata jest w stanie wykryć jednostki maskujące się, czyli na przykład siły specjalne, bombowce Stealth, samoloty typu Stealth, F-22 Raptory, różne rosyjskie warianty niewidzialnych samolotów. Jesteście w stanie wykryć niewidzialne drony, ponieważ na samym końcu tutaj. Waszej, jakby to powiedzieć, na przykład, patrzcie przy dronach, ten dron staje się niewidziany, czyli ten, ten jesteście w stanie miga, skat, BSP tutaj wykryć, prawda? I co najważniejsze, co najważniejsze, słuchajcie, co najważniejsze. Jesteście w stanie, nie wiem czy to usunęli, ale wiem, że przy fregatach jest możliwość transportowania. Słuchajcie, helikopterów. Czyli jak widzicie na zdjęciu, macie tutaj lądowisko dla helikopterów. I różni się praktycznie tym od zwykłej fregaty, że tutaj możecie na tej fregacie, na najwyższym poziomie, sobie umieścić na przykład helikopterów z sonarem, które zwalczają łodzie podwodne. Rozumiecie, możecie się troszkę wesprzeć siłą, dodatkową siłą ognia. Możecie tutaj umieszczać również śmigłowce bojowe, czy inne śmigłowce, prawda, różnej maści. Dodatkowo, jak widzicie, na najwyższym poziomie elitarnej fregaty zwiększają się również wymagania, ponieważ aby odkryć tutaj fregatę najwyższego poziomu, będziecie musieli znowu modernizować bazę marynarki wojennej na poziom aż piąty. Zrobić tutaj tajne laboratorium badawcze w mieście, upgrade'ować znowu, słuchajcie, przemysł zbrojeniowy na poziom trzeci, czyli wyżej niż było wcześniej. Popatrzymy sobie tutaj na statystyki. Tutaj, już statystyki do zadawania obrażeń y, tym y, samolotom się zwiększyły do ośmiu. Y, tutaj widzę, że statystyki do bombardowania wybrzeża się nie zmieniły. Zwiększyły się tutaj obrażenia zdawane helikopterom, zwiększyły się obrażenia zdawane pociskom manewrującym i pociskom balistycznym. Zostały takie same obrażenia zdawane okrętom, ale za to zwiększyły się obrażenia zdawane okrętom podwodnym. Lecz, dodatkowo co chcę powiedzieć, aby odblokować tutaj elitarną fregatę na najwyższym poziomie, dodatkowo nie zapomnijcie o tym, że musicie sobie upgradeować zwykłą fregatę na poziom najwyższy. Czyli aby to zrobić, będziecie potrzebować tak, bazy marynarki poziomu drugiego, czyli to w takim, w takim sytuacji już będziemy mieć. Przemysłu zbrojeniowego poziomu pierwszego, czyli to już będziemy mieć, prawda? I będziemy musieli tak ponieść koszty upgradeu yy, jednostek typu fregata na najwyższy poziom: zwiększą się tutaj, patrzcie, yy, porównywalnie do elitarnej fregaty. Jest większy, większe tutaj DMG zadawane jednostkom lekkim i ciężkim na lądzie, czyli przeciwko czołgom i, i piechocie. Tutaj będziecie w stanie ją ostrzeliwać, zadawać jej naprawdę duże obrażenia. Zwiększają się wasze tutaj obrażenia zadawane zwykłym samolotom, ponieważ aż 10 słuchajcie do zadawanych obrażeń. Yy, ba, macie bardzo małe obrażenia zadawane śmigłowcom, ponieważ tylko dwa, prawda? Macie takie średnie obrażenia zadawane pociskom manewrującym i pociskom balistycznym. Czyli powiedzmy, jak ktoś yy, tutaj będzie chciał wystrzelić yy, yy, pocisk balistyczny w wasze miasto portowe, a tam będą fregaty, to mimo tego, że nie macie wywołanej wojny, to ona będzie w stanie odbić, ten, zniszczyć ten pocisk balistyczny. Lecz taki tip ode mnie: aby zniszczyć pocisk balistyczny na najwyższym poziomie, bądź nawet na poziomie pierwszym, fajnie w mieście jest mieć przynajmniej trzy fregaty na najwyższym poziomie, ponieważ wtedy macie świadomość, że te, te DMG, czyli te obrażenia zdawane pociskom, zwiększą się yy, trzykrotnie. Prawda? Ponieważ te trzy fregaty równocześnie zaczną strzelać, zaczną wykrywać ten pocisk, i w, w końcowej fazie lotu one po prostu go zdejmą. Więc e, taki tip słuchajcie od goryla: aby zniszczyć pocisk balistyczny, umieśćcie sobie tak trzy. Fregaty najwyższego poziomu w mieście portowym. Sobie zostawcie, aby tutaj była szansa na to, że ten pocisk balistyczny zostanie skontrowany, prawda? I wam nie zniszczy miasta, więc. Yy, więc to jest taki tip ode mnie. Yy, tutaj jest 8 obrażeń do zadawanych yy, okrętom, czyli już yy, bardzo fajne obrażenia zadawane okrętom, tutaj. I 5 obrażeń zadawanych okrętom podwodnym, czyli. Te obrażenia zdawane okrętom podwodnym się nie zmieniają. Dodatkowo, na koniec, chcę Wam przedstawić, do czego służą fregaty. Fregaty nie służą do zwalczania okrętów ani okrętów podwodnych, więc, jeżeli szykujecie się na wojnę morską z jakimś krajem, to budujcie sobie, słuchajcie, albo, albo niszczyciele, albo krążowniki. Albo jeżeli was nie stać na jedno i drugie, inwestujcie sobie w łodzie podwodne na najwyższym poziomie. To jest taki tip na ode mnie osobiście, ponieważ łodzie podwodne na najwyższym poziomie są tanie, jesteście w stanie ich zrobić dużo i zalać marynarkę przeciwnika, prawda? Więc to jest taki tip ode mnie. Mam nadzieję, słuchajcie, że. Tutaj wam mniej więcej wyjaśniłem, jak możecie zdobyć elitarne jednostki. Tutaj dodam jedynie od siebie na koniec, że aby zdobyć elitarne jednostki, tutaj na zawsze, wystarczy raz kupić konto premium. Skąd ja to wiem, ponieważ ja raz kupiłem konto premium i to wystarczyło, bym miał dożywotnio dostęp do elitarnych jednostek, prawda? Ja ogólnie teraz nie posiadam konta premium. Stwierdziłem, że jednorazowo sobie kupię za 40 zł i sobie sprawdzę, jak to w ogóle działa, ponieważ chciałem wam mniej więcej objaśnić, jak działają elitarne jednostki. Mam nadzieję, że Wam pomogłem i że Wam objaśniłem mniej więcej wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, e, zapraszam do tutaj komentowania. Zapraszam również do dołączenia do mojego Discorda, gdzie mamy e, powiększające się community nie tylko z Polski, Conflict of Nations. E, no, na moim Discordzie tutaj możecie się czegoś nauczyć. Organizowane są od czasu do czasu e, takie gry. gry na flashpointach, gdzie uczę widzów mniej więcej podstaw gry. Więc jeżeli jesteście początkującymi graczami, zapraszam serdecznie na Discorda, napiszcie, że chcecie z nami zagrać i tutaj my wam pomożemy tutaj mniej więcej ogarnąć yy, podstawy gry, żebyście tutaj wiedzieli, jak grać, czym grać yy, i w ogóle. Zapraszam również na mojego Twitcha. Ja streamuję sobie, słuchajcie, od poniedziałku do soboty o godzinie 19.20. Streamuję różne gry. Streamuję od gier strategicznych po gry yy, spo, po Valoranta, po CSGO, po Battlefielda, po Battlebita, po wiele różnych gier, dlatego serdecznie zapraszam również na mojego Twitcha. Zapraszam do followowania mojego kanału i do takiego zapoznania się z moją społecznością i do dołączenia do mojej społeczności. Dlatego Wam życzę, słuchajcie, miłego dnia. Dzisiaj jest. Yy... 2 sierpnia, środa. U mnie jest ładna pogoda. Ja Wam życzę dużo zdrówka, miłych wakacji. Odpoczywajcie, słuchajcie. Jeżeli macie jakieś pytania, to tak jak powiedziałem, zadawajcie je. Ja postaram się odpowiedzieć na każde Wasze pytania. A tymczasem życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.